Na południu Oceanu Indyjskiego trwają wyjątkowe poszukiwania. Australijska marynarka wojenna, koordynowana przez Australijską Radę Bezpieczeństwa Transportu, prowadzi poszukiwania samolotu, który zniknął w trakcie rejsu z Kuala Lumpur do Pekinu. Lotu 370 linii Malaysia Airlines. Z 230 pasażerami i 9 członkami załogi na pokładzie. Istnieje oficjalna hipoteza dotycząca miejsca katastrofy, ale dotychczas nic nie znaleziono. Położenie samolotu próbowali wyliczyć nawet doświadczeni cywile. Odnalezienie czarnej skrzynki ma kluczowe znaczenie dla ustalenia prawdy o jednej z najbardziej tajemniczych katastrof lotniczych. Tylko jedna teoria tłumaczy cały przebieg tego wydarzenia. Samolot musiał zostać uprowadzony przez kogoś, kto znał Boeingi 777 od podszewki. Może się wydawać, że po kilku sekundach piloci stracili przytomność. Tor lotu maszyny był bardzo nieregularny. To może wskazywać, że piloci próbowali obrać nowy kurs, ale stracili przytomność jeden po drugim. Stworzyliśmy teorię opartą na danych technicznych, która wskazuje, że osoby siedzące za sterami chciały wylądować na najbliższym pasie startowym. Nie poruszamy żadnych kwestii politycznych. Opieramy się wyłącznie na danych z radaru i z Inmarsatu. Od razu zauważyłem, że punkt przelotowy, w którym zniknął samolot, leży w nietypowym miejscu, na styku 5 różnych przestrzeni powietrznych. Wszystko, co wiemy na temat tej katastrofy, zostało zebrane przez władze publiczne i osoby prywatne w celu ustalenia, co mogło pójść nie tak na pokładzie lotu MH370. Co poszło nie tak? Katastrofa lotu Malaysia Airlines MH370. 8 marca 2014 roku. Samolot lecący do Pekinu jest gotowy do startu. Na niebie nie ma ani jednej chmury, a pasażerowie, wśród których jest 153 Chińczyków, 38 Malezyjczyków i 2 Włochów, szykują się do lotu. Kapitan Zachary Ahmed Shah i pierwszy oficer Farik Abdul Hamid oczekują w kokpicie. Przeszli kontrolę i przygotowują maszynę do startu. Nie wykazują oznak stresu psychicznego. Obaj mają rodziny i cieszą się prestiżem latania dla jednych z najlepszych linii lotniczych na świecie. Wydarzenia na pokładzie lotu MH370 pozostają tajemnicą. Bernard Chabert jest znanym dziennikarzem badającym wypadki lotnicze od 50 lat. Samolot był w doskonałym stanie technicznym, a za sterami siedzieli kompetentni piloci pracujący dla linii lotniczych, cieszących się dobrą reputacją, szczególnie w południowo-wschodniej Azji. To stare, wzorowe linie lotnicze, stawiające na tradycje. Samolot startuje około północy przy sprzyjającej pogodzie. Rejs do Chin ma trwać zaledwie kilka godzin i przebiegać w przestrzeniach powietrznych, które nie są niebezpieczne pod względami pogodowymi ani geopolitycznymi. W raporcie wstępnym malezyjskiego rządu przedstawiono dokładną trasę lotu MH370. Ale nawet częściowe zrozumienie opisanego ciągu zdarzeń nie było łatwe. Samolot wystartował 42 minuty po północy czasu malezyjskiego lub o 16:42 uniwersalnego czasu koordynowanego.
szybko osiągnął pułap 10 500 metrów i poleciał w kierunku Pekinu. Tu lot MH370. Prosimy o przekierowanie do Pekinu. Rejs miał trwać 5 godzin. Po 1:20 maszyna opuszcza singapurską strefę kontroli ruchu lotniczego oddelegowaną Malezji w punkcie przelotowym Igari. W momencie wkroczenia w strefę kontroli Ho Chi Minh, kapitan życzy malezyjskiej kontroli ruchu lotniczego dobrej nocy. Malaysia 370 wkracza do Ho Chi Minh. Dobranoc. Dobranoc, Malaysia 370. David Learmont jest ekspertem do spraw cywilnych linii lotniczych. W krótkim czasie wydarzyło się kilka rzeczy. Zaraz po tym, jak kapitan życzył kontroli ruchu lotniczego w Kuala Lumpur dobrej nocy i dostał polecenie nawiązania kontaktu z kontrolą ruchu w Ho Chi Minh, transponder samolotu przestał działać. Powiedzmy, że został wyłączony przez jednego z pilotów. Kontrola w Kuala Lumpur uznałaby, to trochę dziwne, ale kontaktuje się z Ho Chi Minh. Samolot jednak nie wywołał kontroli ruchu, tylko skręcił bardzo ostro w lewo. Lot MH370 zniknął z radaru kontroli lotu, która odbiera unikalne sygnatury maszyn wysyłane przez ich transpondery. Jean-Luc Marchand, były dyrektor projektu Eurocontrol i członek grupy dochodzeniowej CAPTIO, badającej zaginięcie, dokładnie wie, co to oznacza. Postawmy się na miejscu kontrolera ruchu lotniczego. Kuala Lumpur pożegnało się z maszyną, co oznacza, że już nie ma nad nią kontroli. Poproszono pilota o nawiązanie łączności z Ho Chi Minh. To ręczny proces wymagający inicjatywy pilotów, nie kontroli ruchu i czasu. Malezyjski kontroler ruchu myśli sobie, to wszystko. Samolot opuścił moją strefę i skupia się na czterech innych maszynach lecących w południowo-zachodnim kwadrancie obszaru podlegającego jego kontroli. Lot MH370 już opuścił jego strefę. Cywilna kontrola ruchu lotniczego przestała widzieć ten samolot, ponieważ wykorzystuje tak zwany wtórny radar dozorowania. Kontrola wysyła zapytanie, a transponder samolotu odpowiada sygnałem identyfikacyjnym. Po wyłączeniu transpondera do wieży nie dociera żaden sygnał, a kontrola ruchu traci maszynę z oczu. Istnieją również inne systemy łączności, automatyczne i ręczne. W momencie wkroczenia do nowej przestrzeni powietrznej, pilot zmienia częstotliwość sygnału radiowego, aby móc się skontaktować z nowym centrum kontroli ruchu. Oprócz tego maszyna wysyła sygnał bezpośrednio do linii lotniczych za pośrednictwem systemu transmisji cyfrowej ACARS. ACARS to automatyczny system diagnostyki samolotu. Dzięki niemu maszyna gromadzi i automatycznie wysyła w określonych odstępach czasu wiadomości zawierające różne dane. Na przykład kurs, pozycję, prędkość czy temperatury silników. O tym, jakie dane są wysyłane i jak często decydują linie lotnicze. System ACARS służy do ciągłego monitorowania samolotów. On envoie des données qui font que l'avion s'autodiagnostique en permanence. Trzeci system nawigacyjny kontaktuje się z satelitami Inmarsatu i może ustalić lokalizację z dokładnością uzależnioną od pakietu wykupionego przez linię u operatora sieci. System łączności Inmarsat składa się z przekaźników powietrznych, naziemnych i morskich. Gdy jeden z przekaźników charakteryzujących się ograniczonym zasięgiem
odbiera sygnał od maszyny, może przesłać ten sam sygnał za pośrednictwem satelitów w dowolne miejsce na Ziemi. Ce satellite peut d'ailleurs envoyer le même signal, le renvoyer à un autre satellite, et ainsi le signal peut être pratiquement distribué où on a envie de le distribuer sur Terre. 8 marca 2014 roku o 1:20 czasu lokalnego wszystkie te systemy zamilkły. Następnego dnia samolot uznano za zaginiony. Nie wylądował w Pekinie, a setki zrozpaczonych bliskich pasażerów pozostały bez odpowiedzi. Z ogromnym smutkiem informuję w imieniu rządu Malezji, że lot Malaysia Airlines MH370 został uznany za stracony, a wszystkich 239 pasażerów i członków załogi lotu MH370 uznano za zmarłych. Ten samolot nie zniknął w okamgnieniu, lecz w przeciągu kilku godzin. Wojsko, które stosuje głównie radary pierwotne, nie przestało widzieć tej maszyny. Obserwowało ją przez dłuższy czas. Samolot wykonał zwrot o niemal 180 stopni i leciał dokładnie na granicy dwóch obszarów kontroli ruchu lotniczego, wietnamskiego i malezyjskiego. Obie strony sądziły, że maszynę kontroluje ta druga strona i nikt niczego nie podejrzewał. To była jedna z najtragiczniejszych zagadek w historii lotnictwa. Czy samolot spadł do Morza Południowochińskiego? Dopiero po tygodniu malezyjskie siły powietrzne przyznały, że śledziły lot MH370 za pomocą wojskowego radaru. Samolot przeleciał nad wyspą Penang, skręcił na północny zachód nad Morzem Andamańskim i zniknął. Co mogło się wydarzyć na jego pokładzie? Wojsko, które obserwowało maszynę na swoich radarach, nie rozumiało, że cztery zaobserwowane obiekty były w rzeczywistości tym samym samolotem. Do takiego wniosku mógł dojść tylko kontroler ruchu lotniczego, który nie uznał tego samolotu za zagrożenie. Ponieważ maszyna przemieszczała się na granicy przestrzeni powietrznych Tajlandii i Malezji, obie strony sądziły, że leci w obrębie innej strefy kontroli ruchu lotniczego. Jedną z osób poszukujących samolotu jest Simon Hardy, instruktor latania i pilot Boeingów 777. Zainteresowałem się tą sprawą po ogłoszeniu, że władze nie są w stanie odnaleźć tej maszyny. Od razu zauważyłem, że punkt przelotowy, w którym zniknął samolot, leży w nietypowym miejscu, na styku pięciu różnych przestrzeni powietrznych. Sześć tygodni po zniknięciu samolotu operator satelitów Inmarsat przedstawił własne dane. Odbiornik Inmarsat maszyny kontaktował się z indyjskim satelitą 7 razy. Pierwszy sygnał, wysłany o 2:25, wskazywał, że system się uruchamiał. To znaczy, że wcześniej był wyłączony. Naszym zdaniem doszło do odcięcia lub wyłączenia zasilania. Jeszcze przed startem ktoś mógł się dostać do sterowni znajdującej się pod kokpitem i pozostać tam przez cały lot. Przestrzeń ta jest ogrzewana i uszczelniona. Osoba ta mogła wyłączyć główny bezpiecznik i pozbawić samolot zasilania.
W takim wypadku automatycznie uruchamia się niewielki agregat pokładowy, wytwarzający zasilanie wystarczające do utrzymywania lotu i do działania hydrauliki umożliwiającej sterowanie. Od czasu do czasu satelita wysyłał zapytanie i otrzymywał szczątkową odpowiedź pozwalającą na ustalenie, w jakiej odległości od satelity znajduje się samolot. W ten sposób powstają ogromne okręgi zasięgu, a osoba znająca się na matematyce i nawigacji może ustalić, w którym punkcie danego okręgu musiała znajdować się maszyna. Samochodowy GPS łączy się z co najmniej trzema satelitami. Nie zna położenia pojazdu, ale wie, w jakiej odległości znajdujemy się od każdego satelity. Na tej podstawie urządzenie kreśli na mapie trzy okręgi, a punkt przecięcia się tych okręgów wyznacza położenie samochodu. W tym przypadku mamy aż 7 okręgów dystansowych, ale tylko jednego satelitę. To znaczy, że brakuje krzyżujących się linii, a samolot mógł się znaleźć w dowolnych punktach leżących na tych okręgach. Satelita dostarcza dwie informacje. Impulsowe przesunięcie czasu określa, jak długo sygnał przepływa ze stacji naziemnej do samolotu za pośrednictwem satelity i wyznacza łuk możliwych lokalizacji. Impulsowe przesunięcie częstotliwości jest wyliczane z różnicy pomiędzy oczekiwaną i rzeczywistą szybkością przepływu sygnału zwrotnego. Różnica ta się zmienia ze względu na efekt Dopplera wywołany ruchem samolotu i satelity. Każdy sygnał Inmarsatu zawiera impulsowe przesunięcia czasu i częstotliwości. Pierwsza wartość umożliwia ustalenie odległości pomiędzy satelitą i samolotem oraz wykreślenie sfery zasięgu maszyny. Druga wartość opisuje ruch samolotu w danym momencie. Samolot kompensuje wpływ efektu Dopplera na różnicę częstotliwości i na tej podstawie komunikuje, czy się wspina lub opada, a także czy się zbliża do satelity, czy od niego oddala. En tout cas, s'éloignait-il du satellite ou se rapprochait-il du satellite? 7 koncentrycznych pierścieni, na obwodzie których znajdował się lot MH370, nie dostarcza nam informacji na temat kierunku przemieszczania się maszyny. Wartość przesunięcia częstotliwości pozwala jednak na określenie kursu i pułapu maszyny. Sygnał odbierany przez malezyjskie radary wskazywał na bardzo spokojny lot i precyzyjne, ręczne zmiany kursu. To znaczy, że piloci byli profesjonalistami i nie panikowali. Uruchamiali zasilanie co pół godziny, kiedy go potrzebowali do zmiany pułapu. Samolot nie obniży wysokości lotu samodzielnie. Utrzyma pułap do czasu wpisania przez pilota nowej wartości. Tymczasem na jaw wychodziły problemy z procedurami bezpieczeństwa i różne teorie opisujące wydarzenia na pokładzie. Okazało się, że 2 pasażerów z włoskimi paszportami było uchodźcami z Iranu, ale tezę o porwaniu wykluczono po szybkiej identyfikacji tych osób. Pojawiła się jednak inna, przerażająca hipoteza. Sądzimy, że na pokładzie samolotu znajdowała się skrzynia zawierająca około 240 kg baterii litowo-jonowych.
qui a été embarquée en cargo dans cet avion. Załóżmy, że została umieszczona w przedniej ładowni maszyny. La caisse a été embarquée en la soute-avant. Ładownia Boeinga 777 to długie i wysokie pomieszczenie, niemal tak wysokie jak sala, w której siedzimy, o szerokości około 6 metrów. W przedniej części tego pomieszczenia, na wysokości kokpitu, znajduje się grudź oddzielająca ładownię od sterowni. De ce qu'on appelle la soute électronique. Sterownia Boeinga 777 jest oddzielona od ładowni cienką przegrodą z drzwiami. Jeśli baterie litowo-jonowe ustawiono w ładowni pod tą przegrodą, najmniejsza eksplozja doprowadziłaby do jej zniszczenia i uwolnienia trujących gazów do instalacji klimatyzacyjnej samolotu. Opary mogłyby pozbawić załogę i pasażerów przytomności. Tylko pilot zdążyłby założyć maskę tlenową. Na skutek wybuchu baterii litowo-jonowej powstaje kula ognia. Płonące ogniwo wypala się szybko, ale wytwarza bardzo wysoką temperaturę i szybko uwalnia trujące gazy. Et également qui dégage des vapeurs qui sont absolument mortelles rapidement. Pozbawiony łączności i mdlejący pilot mógł próbować wylądować na najbliższym lotnisku, a gdy je przegapił, zdążył jeszcze zawrócić, zanim stracił przytomność. Gdy tylko załoga się orientuje, że do powietrza przedostały się trujące opary, zakłada maski tlenowe. Próbuje kogoś powiadomić o zaistniałej sytuacji i zawraca w kierunku najbliższego lotniska. Według wskazań radaru, samolot rzeczywiście zawrócił w kierunku pasa startowego, na którym mógłby wylądować awaryjnie w przypadku katastrofalnych problemów na pokładzie. Tor lotu maszyny był bardzo nieregularny. To może wskazywać, że piloci próbowali obrać nowy kurs, ale stracili przytomność jeden po drugim. Na możliwość zaistnienia takiego scenariusza wskazują dwa inne zdarzenia wywołane bateriami z ostatniej dekady. Lot UPS-9 z Dubaju rozbił się na pustyni po zgłoszeniu przez pilotów wybuchu ogniw litowo-jonowych. W tym przypadku pożar był jednak katastrofalny. Doszło do dwóch wypadków Boeingów 747 wywołanych przez ładunki. Jeden wydarzył się na Bliskim Wschodzie, a drugi nad Pacyfikiem, zaraz po starcie. Lot maszyny, która się rozbiła na Bliskim Wschodzie, trwał zaledwie kilka minut. Kapitan opuścił kokpit wypełniający się oparami, aby znaleźć inną maskę tlenową, bo jego maska nie działała. Drugi pilot, który miał sprawną maskę, powiedział na chwilę przed katastrofą, że kokpit był zadymiony do tego stopnia, że nie było widać instrumentów. Rzekomy pożar nie doprowadził do rozbicia samolotu ani do utraty łączności. To raczej niespodziewany obrót spraw. Samolot wciąż leciał i był widoczny na wojskowym radarze. Bez problemów okrążył wyspę Penang. Minęło dużo czasu, zanim zniknął. W przypadku pożaru należy jak najszybciej wylądować na najbliższym lotnisku. Osoba siedząca w kokpicie może wcisnąć 5 przycisków znajdujących się na panelu nad głową pilota i wyłączyć zasilanie samolotu. Na pokładzie znajduje się 5 prądnic, 2 główne w silnikach, jedna zapasowa, jedna umieszczona z tyłu, którą często słychać w trakcie wchodzenia na pokład maszyny, i jeszcze jedna dodatkowa. Po wyłączeniu wszystkich 5 prądnic, automatycznie uruchamia się agregat awaryjny.
Et bien à ce moment-là, la rate se déploie automatiquement. Dochodzenie ujawniło kolejny niepokojący fakt. Kapitan Shah wytyczył w symulatorze komputerowym trasę biegnącą na południe Oceanu Indyjskiego. Dlaczego to zrobił? Drugi pilot był młodym człowiekiem rozpoczynającym swoją karierę lotniczą. Podjął całkiem niezłą pracę. Kapitan również miał wspaniałą karierę zawodową. Żył własnym życiem i miał własne przekonania, ale nie wykazywał objawów problemów psychicznych. Niektóre katastrofy spowodowane przez pilotów samobójców można było przewidzieć, ale w tym przypadku nic nie wskazywało na celowe działania członków załogi. Était prévisible, tandis que là, non, il n'y a rien qui semble indiquer qu'on ait eu une volonté délibérée d'un membre d'équipage. Wiemy, że ktoś pilotował ten samolot, gdy był śledzony przez radar wojskowy. Za sterami siedział ktoś, kto znał się na manewrowaniu, nawigacji i funkcjonowaniu różnych systemów tej maszyny. Zapewne któryś z dwóch pilotów obecnych na pokładzie. Nie znamy dokładnych motywów tego zdarzenia. Być może chodziło o zemstę na Malezji, na liniach lotniczych, na pracodawcy lub na rządzie. Na kadłubie tej maszyny wypisano wielkimi literami wyraz Malezja. Jeśli ktoś chciał się zemścić na tym kraju, doprowadzenie do zniknięcia samolotu było całkiem niezłym pomysłem. Spekulacje na temat katastrofy lotu MH370 nie umilkną, dopóki nie uda się odnaleźć czarnej skrzynki samolotu. Cały świat się zastanawiał, co się stało z lotem MH370 z 230 osobami na pokładzie. A tymczasem na jaw wyszły nowe szczegóły. O 2:31, gdy samolot przelatywał nad wyspą Penang, odebrano sygnał z włączonego telefonu pierwszego oficera. Żaden inny telefon się nie odezwał, choć na pokładzie były ich setki. Co się stało z pasażerami i załogą? Zdaniem Jean-Luc'a Marchanda, samolot leciał trasą, którą zdołałby utrzymać tylko doświadczony pilot. Dwie inne maszyny leciały wzdłuż trasy lotu MH370, dlatego pilot wykonał manewr wymijający. Po minięciu Penang MH370 wleciał w często uczęszczany korytarz powietrzny wiodący z Singapuru i Kuala Lumpur na Bliski Wschód i do Europy. Gdy samolot zniknął z radarów, w odległości około 20 mil morskich za nim leciała maszyna linii Emirates, a od przodu, na tym samym pułapie, nadlatywał samolot, który pół godziny wcześniej wystartował z Chennai. Pilot MH370 chciał wyminąć obie maszyny, dlatego odbiło 15 mil morskich w prawo, a następnie skręcił w lewo pod opuszczoną drogą lotniczą. On s'écarte de 15 nautiques, on descend pour passer en dessous des routes. Pilot robił co w jego mocy, aby nie wzbudzić zainteresowania sił powietrznych. Leciał rzadko uczęszczanymi szlakami z dala od znanych radarów. Jeśli maszyna poleciała na południe, to gdzie wylądowała? Nous avons fait l'hypothèse. Założyliśmy, że osoba siedząca za sterami leciała z poszanowaniem przestrzeni powietrznych i wytyczonych dróg lotniczych. Mając to na uwadze, opracowaliśmy listę potencjalnych działań, jakie pilot mógł podjąć w kluczowych momentach lotu. Dane Inmarsatu wskazywały nam kierunek i pułap lotu. Dzięki informacjom z obu tych źródeł ustaliliśmy, że samolot dość szybko obniżył pułap między 18:25 i 18:40. Później skręcił na południe. Przeleciał pod korytarzem powietrznym na niskim pułapie, aby uniknąć wykrycia przez radar wtórny Sebang.
a następnie przeleciał pod kolejnymi dwoma korytarzami położonymi niżej. Simon Hardy sądzi, że maszyna nie leciała na niskim pułapie, lecz próbowała jak najbardziej się oddalić. Instruktor skupił się na ostatnich trzech łukach zasięgowych, z których samolot kontaktował się z satelitą Inmarsatu. Mamy siedem pierścieni, na obwodzie których samolot nawiązał łączność. Na pierwszym z nich został wysłany sygnał ponownego uruchamiania się dotychczas wyłączonego nadajnika samolotu. Pozostałe pierścienie reprezentują satelitarne zapytanie o to, czy nadajnik samolotu wciąż działa. Zapytania te są wysyłane co godzinę, poza jednym. Ostatnie zapytanie zostało wysłane po 90 minutach od poprzedniego, bo w momencie planowanego przesłania cogodzinnego sygnału wystąpiło przychodzące połączenie telefoniczne. Simon chciał ustalić kierunek i prędkość samolotu odpowiadające godzinnemu przelotowi pomiędzy 5 i 6 łukiem oraz 1,5-godzinnemu przelotowi pomiędzy 6 i 7 łukiem. Większość linii, które wykreśliłem na mapie, była równoległa. Nie wiedziałem, która z nich była właściwa, ale dowiedziałem się, że w czasie tych 2,5 godziny samolot leciał trasą pomiędzy 188 i 192 stopniem. Później musiał ustalić prędkość. Samolot musi się przemieścić z okolic Sumatry do jednego z punktów położonych na ostatnim łuku. Skoro pokonuje całą trasę w 3 godziny i 5 minut, to z jaką prędkością musi lecieć? Jedna z moich linii reprezentuje trasę, na której nie doszło do zmiany prędkości przez 3 godziny i 5 minut. Kolejnym krokiem było zatem ustalenie, która z tych rozchodzących się linii reprezentuje trasę pokonaną ze stałą prędkością. Przeprowadziłem obliczenia i znalazłem linię, po której samolot leciał ze stałą prędkością 488 węzłów. Linia stałej prędkości łącząca łuki 5, 6 i 7 pierścienia wskazywała na dobrze znaną Simonowi prędkość. W przeciwieństwie do samochodów, samolot z uruchomionym tempomatem leci niemal cały czas ze stałą prędkością. Przez 15 lat wielokrotnie widywałem prędkość 488 węzłów na instrumentach Boeingów 777. Pojawienie się tej prędkości utwierdziło mnie w przekonaniu, że idę w dobrym kierunku i że na pewno śledzę lot Boeinga 777. Jeśli samolot leciał ze stałą prędkością po jednej z tych tras, którą z nich musiał obrać, aby dotrzeć w 3 godziny i 5 minut do łuku, na którym zniknął z radarów? Na tym etapie przeniosłem dane z mojej mapy, która nie obejmuje okolic Sumatry, do map Google. Nakreśliłem kurs lotu z prędkością 488 węzłów między 4, 5 i 6 łukiem oraz kurs trwający 3 godziny i 5 minut, żeby sprawdzić odchylenie pomiędzy tymi trasami. Nie było żadnego odchylenia. Linie się pokrywały. To był kolejny dowód na to, że podążam dobrym tropem. Im wolniej leci samolot, tym wyraźniej jego trasa skręca na wschód. W takim wypadku wylądowałby na północ od obszarów, które by przeszukiwano przy założeniu lotu po prostej. Im wyższa prędkość, tym trasa lotu bardziej przypomina linię prostą biegnącą na południe. Nasza trajektoria lotu jest opadająca, to znaczy, że samolot coraz bardziej zwalniał i skręcał w kierunku Wyspy Bożego Narodzenia. Inne grupy dochodzeniowe twierdzą, że pilot utrzymywał stałą, wysoką prędkość
niezbędną do utrzymania się w powietrzu na tak niskim pułapie. W tym wypadku trajektoria lotu biegłaby bardziej na południe. Ta krótka linia mogłaby wskazywać na lot do Bali lub do Indii, ale w rzeczywistości biegła dalej na południe. Najtrudniej oszacować ostatni odcinek trasy samolotu. Nadajnik Inmarsatu został uruchomiony ponownie, ale już nie powiadomił satelity, że jest gotowy. W ciągu tych 3 minut samolot zakończył lot. Australijska marynarka wojenna i rząd Malezji wspólnie rozpoczęły najdroższą akcję poszukiwawczo-ratowniczą w historii. Na operację przeznaczono imponujące zasoby, ale obszar poszukiwań był olbrzymi. Obejmował ponad 1 000 000 km² powierzchni oceanu. Po 4 latach poszukiwań spółka naftowa Ocean Infinity podpisała umowę, w ramach której miała otrzymać nagrodę za odnalezienie samolotu. Żadna z akcji nie przyniosła efektów. Po określeniu trasy i dystansu Simon zajął się ustaleniem pozycji samolotu. Od początku twierdziłem, że punkt przecięcia się mojej linii prostej z ostatnim łukiem nie jest odpowiednim miejscem do poszukiwań. W tym punkcie samolot po prostu wysłał ostatni sygnał potwierdzający pracę nadajnika, a konkretnie jego ponowne uruchomienie. Całe skomplikowane oprzyrządowanie samolotu wciąż działa. Jeszcze się nie rozleciało na 1000 kawałków. Nadajnik Inmarsatu został uruchomiony ponownie, bo wcześniej był wyłączony. Być może dlatego, że silniki już nie wytwarzały prądu. Sygnał o gotowości urządzenia już nie został wysłany. W ciągu tych 3 minut samolot zakończył lot. Po stworzeniu planu lotu opartego na rzeczywistej trasie samolotu i na przypuszczalnej trasie nad Oceanem Indyjskim, Simon określił 3 parametry mogące wskazywać, gdzie spadła maszyna. Ponieważ jestem pilotem Boeingu 777, zdołałem przygotować profesjonalny plan lotu obejmujący znany kurs maszyny do jej zniknięcia z radaru o 18:22. Dodałem do niego zmianę kursu na południe i linię prostą biegnącą w kierunku 188 stopni. Nakreśliłem również pole zasięgu samolotu na podstawie ilości paliwa. Z przecięcia tych 2 linii z 7 łukiem wyznaczyłem bardzo mały obszar, którego punkty graniczne leżą w odległości około 27 mil morskich od siebie. To niebywałe. Według tej teorii kapitan Shah żył i kierował maszyną od momentu jej zniknięcia z ekranów radarów aż do ostatnich chwil lotu. To przerażająca wizja. Francuski ekspert Eurocontrol przedstawia inną teorię. Nie wiemy, w jaki sposób osoba siedząca za sterami wprowadzała dane nawigacyjne do komputera samolotu. Może wczytała gotowy plan lotu, a może wpisywała dane kolejnych punktów. Jeśli wykorzystano plan lotu wiodący na Wyspę Bożego Narodzenia, trzeba wziąć pod uwagę, że prognozy komputera pokładowego nie są idealne, a ich dokładność wzrasta, gdy samolot się zbliża do celu podróży. Nasz symulator wskazał, że wystarczy paliwa na cały rejs, dopóki nie zbliżyliśmy się na odległość 200 mil od celu. W jaki sposób pilot mógł tego dokonać? Na pokładzie była załoga z 2 pilotem. Oczywistym sposobem unieszkodliwienia pasażerów byłaby dekompresja kabiny, którą można łatwo zorganizować.
Zwykle utrzymywanie ciśnienia w samolocie odbywa się automatycznie. Mamy urządzenie zapobiegające dekompresji, ale możemy również otworzyć z kokpitu dwa wielkie zawory odpływowe umieszczone po bokach samolotu. Jeden z przodu i jeden z tyłu. Gdyby zaszła taka potrzeba, pilot, który ma pełną kontrolę nad całą maszyną, może wywołać ręczną dekompresję. To byłby najłatwiejszy sposób unieszkodliwienia pasażerów i załogi. Simon jest przekonany o celowej zmianie kursu samolotu ze względu na dziwny manewr wykonany nad wyspą Penang. Po przelocie nad Penang maszyna raptem skręciła. Przez wiele miesięcy się zastanawiałem, dlaczego pilot przeleciał w odległości kilku mil od lotniska i wykonał lekki zakręt na południe od wyspy. W końcu przypomniałem sobie, że też kiedyś wykonałem taki manewr. Zrobiłem to, gdy chciałem się czemuś przyjrzeć. Uznałem, że ktoś musiał patrzeć z okien samolotu na ziemię. Sprawdziłem w internecie, skąd pochodziła załoga lotu. Okazało się, że pierwszy oficer był Senegalczykiem, a kapitan pochodził z Penang. Sądzimy, że ktoś pilotował samolotem do samego końca, a gdy silniki przestały pracować, próbował opuścić samolot. Wyłowiono niewiele szczątków tej maszyny, a ich postać wskazuje na rozpad zgodny z opuszczeniem samolotu. Badania prądów morskich sugerują, że lot MH370 faktycznie spadł do Oceanu Indyjskiego. Szczególnie interesująca jest lewa sterlotka znaleziona na Reunionie. Sugeruje ona, że samolot nie zanurkował w kierunku powierzchni oceanu, lecz osiadł na wodzie. Zaobserwowane uszkodzenia krawędzi sterlotki wskazywały na jej ułożenie w pozycji lądowania. W 2017 roku równie spektakularnego lądowania na rzece Hudson dokonał Charles Barnett Sullenberger. Przyjrzeliśmy się cyklonom, które wystąpiły w obszarze, w którym odnaleziono szczątki samolotu. Spośród 15 cyklonów szczególnie interesujący był Gillian, który wystąpił kilka dni po lądowaniu. Cyklon ten rozniósł szczątki maszyny na południe, a następnie na zachód, tym samym potwierdzając słuszność naszych założeń dotyczących miejsca wodowania samolotu. Poprawnie przewidzieliśmy, że szczątki maszyny dopłyną w tym samym czasie do wyspy Reunion, do Madagaskaru i do wybrzeży Afryki. Obliczenia Simona nie wskazały miejsca porzucenia maszyny. Instruktor wciąż analizował dostępne dane i obszar zakończenia lotu. Gdy nakreśliłem na mapie trójkątną strefę, w której mógł zatonąć wrak samolotu, zauważyłem ciemną linię przebiegającą przez środek tego trójkąta. Nie miałem pojęcia, co oznacza. Okazało się, że to uskok Hale'a Fincha, rów oceaniczny o głębokości około 4,5 km, w którym występuje aktywność sejsmiczna. Jeśli ktoś próbowałby ukryć wrak samolotu, to byłoby idealne miejsce. Niektóre raporty opisują jeszcze jeden zwrot akcji w tej zagadce. Pół godziny przed startem kapitan Shah odebrał swój telefon komórkowy. Karta SIM rozmówcy została zakupiona przez pewną kobietę, która posłużyła się fałszywym dokumentem tożsamości. Udało się zidentyfikować aparat rozmówcy, ale malezyjski rząd nie ujawnił tożsamości jego właściciela ani miejsca, z którego dzwoniono do kapitana.
Kartę SIM wykorzystano do wykonania tylko jednego połączenia. Nawet dziś, w dobie ogólnodostępnych informacji osobistych, nie zdołamy się dowiedzieć, kto dzwonił i co powiedział. Ani dlaczego jeden z największych i najnowocześniejszych samolotów na świecie raptem zniknął na zupełnym pustkowiu. Nie rozwiążemy tej zagadki, dopóki nie odnajdziemy wraku i jego czarnej skrzynki, na co liczą bliscy 230 ofiar lotu MH370.